Trenerze, szybko kończy się nasza przygoda w Pucharze, bo już na pierwszej przeszkodzie odpadamy z Concordii Elbląg. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Tu nie ma nawet co oceniać. To jest po prostu antyfutbol. Rozmawiamy na ten temat z chłopakami. Po prostu nie docieram do nich. Ciężko mi się z nimi, coraz trudniej się z nimi rozmawia. Może ta tabela jest za dobra. Oni mają swoje wizje, swoje filozofie grania. Uczulam. Tłumaczę, na czym to wszystko polega, no ale to jest takie pokolenie, że chyba wie wszystko najlepiej, dlatego musimy sobie trochę porozmawiać. To, że odpadliśmy z pucharu, to no, żaden wielki dramat, tak? Bo ja tu marzyłem, żeby budować drużynę, która by mogła wołać, że gramy o awans. Na razie patrząc na tą naszą sytuację w zespole, na siłę rażenia naszych napastników, to cieszmy się, że mamy tyle punktów. I trzeba się jak najszybciej ogarnąć, żeby w sobotę nas tam na ziemi nie sprowadzili w lidze. Dlatego myślę, że w tym pucharze z tą naszą grą, z tym naszym podejściem, byśmy i tak za daleko nie awansowali. Boli to, bo mówię chłopakom, zaraz powiedziałem, wstyd mi bardzo, bo reprezentują Ostrudę. Powinni, chyba tylko jest Kacper Wojciechowski z Ostrudy, a reszta my jesteśmy najemnikami. Od nas się wymaga, żebyśmy swoją pracę wykonywali na 100%, a nie byle jak. A tu jest za dużo byle jakości w tej naszej zachowaniu, bo już jak mecz przychodzi, ja mówię, to jest potem tylko rachunek za tą naszą całą głupotę, za tą pychę, za to zarozumialstwo, za pewność siebie. Nie wiem, skąd ci chłopacy to biorą, bo są z bardzo słabych klubów, są z klubów, których nie chcą i w tych klubach zostali wyrzuceni i myślę, że mają trochę czasu do soboty, żeby się ogarnąć i udowodnić tym wszystkim ludziom, którzy im powiedzieli, nie nadajesz się do piłki, weź sobie, rób co innego i my ich tu przygarnęliśmy. Ja uważam, że z takich chłopaków to się fajne zespoły tworzy, bo jak jest człowiek odrzucony, to ma jakąś ambicję, charakter i to pokaże na boisku. A to, co ci chłopacy pokazali, no było zespół, mówię, w pierwszej połowie z tych chłopaków złożonych, którzy mniej grali, mogli mieć pretensje, że nie dostają szansy, no ale pokazali, że ja się nie mylę, a oni się mylą i dlatego porozmawiamy sobie jutro na spokoju, żeby tutaj za bardzo się nie obrzucać jakimiś tam wyzyskami, ale to był antyfutbol, co pokazaliśmy. To tak te ciemne chmury nad tą naszą grą cały czas krążą. W ostatnim meczu z Ursusem wywinęliśmy się w ostatniej chwili, gdzie mecz był pod kontrolą 3-1 i zamiast iść za ciosem strzelić czwartą, piątą bramkę, nie, wrzucamy jakąś dyskietkę pod tytułem jestem panem piłkarzem. Nie byli ci chłopacy nigdy piłkarzami, na razie nie są i jeżeli będą tak się zachowywać, to nie będą. Ja im tylko mówię, chcę pomóc, chcę im wytłumaczyć, na czym to polega, ale ich wizja piłki nożnej, no doprowadzi do tego, że taka Concordia Elbląg nawet nie będzie zimą chciała żadnego z nich w swoim składzie. No dzisiaj 6 młodzieżowców w naszym pierwszym wyjściowym składzie. Są chociaż jeszcze jakieś małe plusiki po występie, zwłaszcza tej młodzieży? Nie. Wszystko za wolno, za delikatnie, za młodzieżowo, za dziecięco. To jest seniorska piłka. My nie mówmy o chłopaku, który ma 19 czy 20 lat, że to jest młodzież, tak? 17-latkowie grają w Bundesligach, w lidze angielskiej. To mówię, ten parasol trzeba ochronny z tych chłopaków zdjąć. Ja mówię, to jest katastrofa, że jest taki przepis, że młodzieżowcy muszą grać w piłkę. I cierpią trenerzy w pierwszych ligach, w drugich ligach, w trzecich ligach, bo trzeba takiemu jednemu i drugiemu cudakowi dać granie. On ma jeszcze menadżera i menadżer uważa, że jemu się należy. Im się nic nie należy. Jesteś dobry, to będziesz miał 16 lat, to będziesz grał. Ale przepis z tymi młodzieżowcami po prostu psuje im kariery, bo oni uważają, że jak gra, no to on jest dobry. A on gra tylko i wyłącznie dlatego, że jest młodzieżowcem. I ta młodzież od nas dostaje szansę, ale pan też ogląda te mecze, nagrywa, jeździ i no, który tutaj na kolana nas powali? No nikogo, no. Kibicuję Czesiowi Michniewiczowi, kibicuję Jackowi Magierze. No przecież ta reprezentacja Polski się kompromituje. Wygrali przypadkowo jedni teraz z Finlandią, a Jacek już drugi mecz w czapkę. 2 mecze, 4 stracone, 0 punktów. To jest nasza młodzież reprezentacyjna. Więc co my możemy mieć tutaj w trzecich ligach?